Przyjaciele, witajcie ponownie w programie Apokalipsa Teraz. W tej części będziemy odpowiadać na wasze pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali nam swoje pytania, nie tylko te związane z dzisiejszym tematem, ale dotyczące również innych nauk biblijnych. Postaramy się odpowiedzieć na jak najwięcej z nich. Pastorze Doug, jeśli jesteś gotowy, zacznijmy od pytania pierwszego. Czy od czasów Chrystusa dni tygodnia nie zmieniły się w wyniku zmian dokonanych w kalendarzu? Chodzi o to, skąd wiemy, którym dniem jest szabat. Dobre pytanie. Łatwiej nam stwierdzić, że od czasów Chrystusa nie zgubiliśmy żadnego dnia, niż gdybyśmy mieli powiedzieć to samo o okresie 4 lub 3000 lat przed Chrystusem. Wtedy możemy mieć pewne luki czasowe, bo trudno jest odtworzyć historię starożytną. Jednak od czasów Greków, Rzymian i innych ówczesnych cywilizacji kronikarstwo jest tak dokładne, że możemy mieć pewność w kwestii czasu od 2000 lat wstecz aż do dzisiaj. Nie było żadnej utraty czasu, jeśli chodzi o cykl tygodniowy. Wiemy więc, że to, co w czasach biblijnych było siódmym dniem, obecnie również jest siódmym dniem tygodnia. Nawet historia Kościoła pokazuje, że w pierwszych wiekach chrześcijanie święcili szabat. Dopiero potem zostało to zmienione ze względu na tradycję. I mamy też cały naród żydowski, który święci siódmy dzień tygodnia jako szabat. Przez 2000 lat nie zaszła tutaj żadna zmiana. Żydzi zachowują szabat w sobotę, siódmy dzień tygodnia. Możemy również sprawdzić ważne daty w historii przy pomocy astronomii, która stanowi niezawodny i precyzyjny zegar. Astronomowie potrafią cofnąć się do określonych dat i sprawdzić, czy wszystko do siebie pasuje. Następne pytanie. Czy Dzieje Apostolskie 27-12 nie stanowią dowodu na to, że uczniowie święcili niedzielę? Spójrzmy wspólnie na te wersety. Biblia opisuje tutaj pewien cud. Powodem, dla którego Łukasz zamieścił tę historię, jest fakt zmartwychwstania. Przeczytajmy ten fragment. A pierwszego dnia po szabacie, słowa dzień nie ma w oryginale. Czytamy w naszych Bibliach pierwszego dnia, ale to słowo zostało dodane. A pierwszego dnia po szabacie, gdy uczniowie zebrali się na łamanie chleba, ludzie myślą, zgromadzili się razem na łamanie chleba, więc na pewno było to nabożeństwo z Wieczerzą Pańską. Ale Biblia mówi, że łamali się chlebem po domach, co oznacza po prostu, że spożywali wspólne posiłki. Droga do Emaus. Tego wieczoru Jezus łamał chleb z uczniami, a to był poniedziałek po zachodzie słońca. Ostatnia wieczerza miała miejsce w czwartek. Bóg czynił ważne rzeczy w wiele dni tygodnia. Łamał chleb w czwartek, ale nie uczynił z tego dnia nowego szabatu. Paweł, który miał nazajutrz odjechać, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. A w sali na piętrze, w której byli zebrani, paliło się wiele lamp. Wiele zgromadzonych osób oznacza brak powietrza i problemy z oddychaniem. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział w oknie. Prawdopodobnie chciał zaczerpnąć świeżego powietrza, pogrążony w głębokim śnie, kiedy Paweł długo przemawiał. Jest więc ciemno. Zastanówcie się. Biblijnie pierwszy dzień tygodnia zaczyna się w sobotę wieczorem. Byli więc razem przez cały szabat. Paweł miał wyjechać następnego dnia, czyli w niedzielę. Nie ma nic złego w podróżowaniu w pierwszy dzień tygodnia. Przemawiał długo, bo nie wiedział, kiedy znowu się z nimi zobaczy. Tak naprawdę to spotkanie miało miejsce w sobotę wieczorem, kiedy zgodnie z Biblią zaczyna się pierwszy dzień tygodnia. Ten młody człowiek, zmorzony snem, spadł z trzeciego piętra na dół. Gdy go podniesiono, był martwy. Paweł zszedł na dół, przypadł do niego, objął go i powiedział, nie bójcie się, bo jest w nim życie. Wrócił na górę, łamał chleb i jadł, to właśnie robili jedli, a głosił im długo, aż do świtu. Ta historia nie ma więc nic wspólnego z ustanowieniem przez Boga nowego szabatu lub zastąpieniem starego. Bóg nie musi zastępować go nowym dniem.
Mamy kolejny werset i związane z nim pytanie. Czy werset z Rzymian 14:5 nie mówi, że nie ma znaczenia, który dzień święcimy? W naszym programie radiowym często dostajemy to pytanie. Przecież w Rzymian 14:5 czytamy. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Domyślacie się pewnie, że przed programem przeglądamy pytania, które przesłaliście do nas wcześniej. Do pytań na żywo przejdziemy za chwilę. Celowo chcemy ująć w naszych odpowiedziach wszystkie mylne przekonania i wątpliwości, jakie się pojawiają, gdy tylko powiesz komuś, że odkryłeś prawdę o szabacie. To zdumiewające, jak wielu chrześcijan próbuje odwieść innych chrześcijan od przestrzegania jednego z dziesięciorga przykazań. Zawsze mnie to zadziwia. Zacznijmy czytać ten fragment od wersetu drugiego. Jeden wierzy, że można jeść wszystko, zaś słaby je jarzyny. Mówi o tym, że niektórzy obawiają się spożywać mięso ofiarowane bożkom i dlatego jedzą tylko warzywa. Niech ten jedzący nie lekceważy niejedzącego, zaś niejedzący niech nie osądza jedzącego, bowiem Bóg go przyjął. Czasami idziemy do chińskiej restauracji, a tam na wejściu stoi posąg Buddy i pali się kadzidło. Niektórzy bardzo wrażliwi religijni ludzie mówią, nie mogę tutaj jeść, ponieważ mają tutaj posąg Buddy i w ten sposób będę uczestniczyć w bałwochwalstwie. Paweł mówi, jeśli to ci przeszkadza, nie jedz mięsa, jedz warzywa. Jeśli nie masz z tym problemu, po prostu spożyj posiłek i podziękuj za niego Bogu. O tym mówi więc ten fragment. A potem mamy kolejną kwestię w wersecie 5. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Niektórzy żydowscy chrześcijanie nie tylko byli bardzo wrażliwi w kwestii sprzedawanego na rzymskim targu jedzenia, które mogło być ofiarowane bożkom, ale chcieli także, aby pochodzący z pogan chrześcijanie przestrzegali dorocznych świąt żydowskich, dorocznych szabatów i innych świętych dni. Nie chodzi tutaj o cotygodniowy szabat. Apostoł mówi, nie sądź swojego brata. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, inny zaś nie czyni różnicy między dniami. Niech każdy we własnym przekonaniu będzie dobrze ugruntowany. Nigdy nie słyszałem, żeby na niedzielnym nabożeństwie pastor powiedział do swojego zboru, jeśli chcecie spotykać się w niedzielę, proszę bardzo, to zależy od was. Wykorzystują ten werset w ten sposób dopiero wtedy, gdy chodzi o prawdę na temat szabatu. Paweł mówi tutaj o przestrzeganiu żydowskich świąt, a nie o szabacie siódmego dnia. Jest on częścią dziesięciorga przykazań, które poprzedzają stworzenie. Żydowskie szabaty ceremonialne pojawiły się po grzechu, i zostały zapisane na papierze ręką Mojżesza. Dekalog istniał przed grzechem już w Ogrodzie Eden i został zapisany na kamieniu Bożym palcem. Dwa całkowicie różne prawa. Tak, szabat nadal ma znaczenie. Kolejne pytanie. Dlaczego szabat zaczyna się o zachodzie słońca, a nie o północy? Cóż, w czasach biblijnych nie było dokładnych klepsydr czy zegarków. Biblia mówi, i stał się wieczór, i stał się poranek, dzień pierwszy, a potem wieczór i poranek, dzień drugi. Po stworzeniu świata Bóg stwierdził, że wieczór będzie zakończeniem, a zarazem początkiem nowego dnia. Bóg ujrzał gasnące światło i powiedział, wszystko jest ukończone i jest bardzo dobre. To On zdecydował, że wieczór będzie końcem i początkiem dnia. Kiedy więc odpoczywasz, budzi się nowy dzień. Następne pytanie. Jestem pielęgniarką. Czy łamię szabat, jeśli idę do pracy w sobotę? Myślę, że jeśli jesteś zachowującą szabat chrześcijanką, powinnaś zadbać o to, żeby twój grafik nie obejmował każdej soboty, bo wtedy tracisz wspólne zgromadzenia. Jednak Jezus uzdrawiał ludzi w szabat. Istnieją pewne obowiązki, które trzeba wykonać w szabat. Ja należę do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który prowadzi wiele szpitali. I gwarantuję wam, że personel medyczny nie opuszcza szpitala w piątkowy wieczór, zostawiając biednych pacjentów na pastwę ich chorób. Wybaczcie, mamy szabat, muszę iść. To oczywiste, że troszczymy się o chorych. Pewne czynności trzeba wykonać. Bóg chce, abyśmy byli humanitarni. Jeśli jednak pracujesz w tym zawodzie, spróbuj zamienić się z innymi, jeśli twój dyżur wypada w sobotę. Potrzebujesz duchowego odpoczynku, który daje ci szabat. Mamy kolejne pytanie zadane przez 10-letniego chłopca. Czy Jezus wyglądał jak Józef, skoro nie był jego biologicznym synem? Biblia nie mówi dokładnie, jak wyglądał Józef. Nie mamy również dokładnego opisu Jezusa.
Wiemy jedynie, że wyglądał jak przeciętny mężczyzna tamtych czasów, ponieważ mógł ukryć się w tłumie. Żydzi potrzebowali, żeby Judasz wskazał im Jezusa, ponieważ był podobny do innych. Kiedy dorastał, mówiono o nim, czy to nie jest syn cieśli? Nie chciałbym iść za daleko, ale to interesujące, że genealogia Jezusa została pokazana zarówno ze strony Marii, jak i Józefa. Bóg mógł wziąć pewne cechy Józefa i wszczepić je w Jezusa, żeby swoim wyglądem pasował on do rodziny. Gdyby Jezus był jedynym blondynem w rodzinie, mogłoby być mu trudno. Kimberly pyta, jakie zajęcia należy wykonywać w szabat? Dobre pytanie. Wspomnieliśmy już, że jest to dzień wspólnych zgromadzeń. W Księdze Wyjścia 23 czytamy, że jest to święte zgromadzenie. Oczywiście nie zbieramy się na cały dzień, ale na jego część. Czytamy Słowo Boże, uczestniczymy w szkole sobotniej, czyli studiujemy Biblię z naszymi rodzinami i dziećmi. Potem mamy kazanie Słowa Bożego wygłoszone przez wyznaczonego do tego pastora. Po nabożeństwie spotykamy się na wspólnym posiłku. Nie ma nic złego we wspólnych posiłkach. Bóg nakazał Izraelitom zbierać mannę w piątek, żeby mogli cieszyć się nią w szabat. On powiedział, upieczcie, co macie upiec, ugotujcie, co macie ugotować, przygotujcie wszystko przed szabatem. W porządku jest również odpoczywać i trochę podrzemać. Robię to w każdy szabat. Jest to również dobry dzień, żeby udać się na łono przyrody, jeśli pozwala na to pogoda. Warto zrobić też coś, co będzie duchowym przeżyciem dla naszych dzieci. To dobry czas dla rodzin, czas na odwiedzanie innych, bo zawsze mamy osoby starsze lub takie, które nie mogą wychodzić z domu. Można też pośpiewać razem z dziećmi. Jest to dzień odpoczynku, błogosławieństwa, wspólnoty, wzmacniania naszych więzi miłości z Bogiem i z innymi. Ktoś, być może mieszkaniec farmy, pyta, czy w szabat mogę karmić moje zwierzęta? Oczywiście, że tak. Jezus odnosi się do tej kwestii. Jeśli masz zwierzę, prowadzisz je do wody. Jeśli wpadnie do rowu, wyciągasz je stamtąd. Jeśli masz krowy lub kozy, lepiej, żebyś je wydoił, bo inaczej będą nieszczęśliwe. A jeśli nie będziesz ich doił, zatrzyma się im mleko. Jesteś zobowiązany do tego, żeby zatroszczyć się o swoje zwierzęta. Biblia wyraźnie mówi, że w szabat nie powinieneś wychodzić na żniwa, ale to coś innego. To może poczekać jeden dzień. Ale troska o zwierzęta jest jak najbardziej wskazana. Salomon napisał, sprawiedliwy troszczy się o życie swego bydła. Skoro już mówimy o zwierzętach, ktoś zadaje pytanie na ten temat. W którym miejscu biblijnej osi czasu można umieścić dinozaury? Cóż, w mediach wiele słyszymy o dinozaurach, jednak z całym szacunkiem pozwolę sobie nie zgodzić się z datami, które podaje się w tym kontekście. Właśnie w tym tygodniu oglądałem w National Geographic niesamowite zdjęcia. W dotyczącym ich artykule przeczytałem, odkryliśmy bursztyn i spójrzcie na zatopione w nim mrówki. Przez 100 milionów lat mrówki w ogóle się nie zmieniły. Spójrzcie na zatopioną w bursztynie ważkę, komara, pająka. To niesamowite, nie zmieniły się od 100 milionów lat. Ci sami ludzie uważają również, że tyranozaury wyginęły 60 milionów lat temu. Żyły w pojedynkę i z jakiegoś powodu zniknęły z powierzchni Ziemi, ale pająki i mrówki nadal istnieją. Myślę, że ich metody liczenia mają poważne wady. A szczerze mówiąc, co kilka lat zmieniają te daty. Moim zdaniem dinozaury żyły przed potopem w tym samym czasie, co ludzie. Największe gady wyginęły, ale przecież dzisiaj nadal istnieją gady, takie jak warany, iguany, jaszczurki, wszystkie te stworzenia. Obecnie ssaki i gady są mniejsze. Myślę, że w wyliczaniu tych wszystkich dat doszło do niewłaściwej interpretacji. Pamiętam, jak kilka lat temu pewna ateistyczna paleontolog odkryła tyranozaura sprzed 60 milionów lat z zachowaną tkanką miękką. Dla niej samej nie miało to sensu. Powiedziała, nie mam w tym żadnego interesu, bo nie wierzę w Boga ani w stworzenie, ale to jest elastyczna, miękka tkanka kolagenowa w kości tyranozaura. Myślę, że ich metody datowania nie są dokładne. Kolejne pytanie dotyczące wersetu z Mateusza 5:22. Czy mógłbyś wyjaśnić, co oznacza ten werset?
Czytamy tutaj, lecz ja wam mówię, każdy, kto się gniewa na swego brata bez przyczyny, podlega sądowi. A kto powie swemu bratu raka, podlega radzie. A kto powie głupcze, podlega karze ognia piekielnego. Słowo raka oznacza bezwartościowy, ktoś, kto nie ma żadnej wartości. Werset mówi, że nikogo nie powinniśmy nazywać głupcem. To mocne określenie. Ciekawe, że w pewnym momencie Jezus powiedział do uczniów: o głupi i leniwego serca, aby wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. W tym wersecie Jezus zwraca uwagę na to, że nie powinniśmy mówić nic, co jest obraźliwe i niemiłe, a szczególnie nie możemy określać innych osób mianem bezwartościowych. Mam nadzieję, że ta odpowiedź usatysfakcjonuje naszego słuchacza. Nie gniewaj się na swojego brata bez powodu. Jeśli to robisz, jesteś winny morderstwa. Następne pytanie. W jaki sposób świadczyć o Chrystusie przyjacielowi, który jest ateistą i postrzega Boga jako pełną nienawiści istotę? To ważne pytanie, bo ateiści często mówią, że Bóg Biblii jest mściwy, a przecież Biblia mówi, że On jest miłością. W Starym i Nowym Testamencie mamy tego samego Boga. On widzi, że grzesznicy są nieszczęśliwi i czasami w swoim miłosierdziu wyzwala ich z tego stanu. Jednak On nie chce, żeby ktokolwiek cierpiał. Jezus nie chce, aby ktokolwiek zginął. Możecie pokazać im werset z Ezechiela 18. Bo ja nie pragnę śmierci umierającego, mówi Wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a będziecie żyć. Ateiści zapominają, że istnieje diabeł. Gdyby zrozumieli wielki bój, wiedzieliby, że to szatan jest tym, który kradnie, zabija, niszczy i przynosi na świat nieszczęście. Spójrzcie na pierwszy rozdział Księgi Hioba. To diabeł zsyła na Hioba te wszystkie plagi i cierpienia i to on przynosi zło na ziemię. Jezus przyszedł, aby uzdrowić i zbawić. Taka osoba powinna więc czytać Biblię i zdać sobie sprawę, że trwa walka pomiędzy dobrem i złem. Bóg wygra tę wojnę, ale teraz wielu ludzi cierpi z jej powodu. Kolejne pytanie. Czy chrześcijanie powinni być koszerni? Cóż, co to właściwie znaczy? Obecnie nawet ortodoksyjni Żydzi nie są koszerni, jeśli weźmiemy pod uwagę wymagania biblijne. Opracowali oni swego rodzaju interpretację tego, co oznacza koszerność. Pamiętajcie, że moja mama była Żydówką, więc mówię z własnego doświadczenia. Wielu Żydów w północnej Ameryce nie przestrzega zasad koszerności. Z kolei ortodoksyjni Żydzi mają wiele reguł, których tak naprawdę nie znajdziemy w Biblii. Biblia rzeczywiście rozróżnia pokarmy czyste i nieczyste i osoby, które będą postępować zgodnie z jej wskazówkami, z całą pewnością na tym skorzystają. Mamy nawet studium, które mówi o tym, jakie korzyści zdrowotne można znaleźć w proroctwach. Kolejne praktyczne pytanie. Czy łamię szabat, jeśli w ten dzień jadę autobusem? Pamiętam, jak ponad 20 lat temu prowadziliśmy w Nowym Jorku podobny program. Był bardzo ekscytujący, a w Nowym Jorku niewiele osób było stać na własny samochód. Wszyscy korzystali z transportu publicznego. Cała nasza ekipa miała karty do metra, więc po prostu przesuwaliśmy je po czytniku i wchodziliśmy do środka. Żeby jednak dostać się w szabat na miejsce nabożeństwa, musieliśmy także poruszać się autobusami i pociągami. Ktoś mógłby powiedzieć, Biblia mówi, że nawet zwierzęta powinny odpocząć. A przecież w XIX wieku ludzie, żeby dostać się do kościoła, musieli czasem przejechać ponad 15 kilometrów w powozie konnym albo wierzchem, zmuszając konie do ciężkiej pracy. Czasami musimy zrobić pewne rzeczy, żeby dostać się na miejsce zgromadzenia. Kiedy w szabat mamy nabożeństwo w naszym kościele, od czasu do czasu diakoni muszą dostawić kilka krzeseł lub wykonać kilka innych praktycznych czynności. Jezus powiedział, że nawet kapłani w świątyni naruszają szabat, ale są bez winy. Możesz więc jechać na nabożeństwo autobusem i opłacić ten przejazd, żeby dostać się do kościoła. Znam ludzi, którzy muszą przejechać przez płatny most, żeby dostać się na nabożeństwo. Myślę, że Bóg jest praktyczny. Ktoś inny pyta, czy mogę święcić jako szabat zarówno sobotę, jak i niedzielę? Nie możesz święcić obydwu tych dni, ponieważ tylko jeden z nich to szabat. Kiedy dowiedziałem się o tym po raz pierwszy, miałem dylemat. Byłem przekonany co do biblijnej prawdy o szabacie, ale chodziłem do kościoła w niedzielę.
I pamiętam, jaki byłem wstrząśnięty, gdy do mnie to dotarło. Przepraszam więc, jeśli byłem dzisiaj zbyt ostry, przyjaciele, ponieważ to przewróciło mój świat do góry nogami. Pomyślałem, o nie, nie ucieknę od tego. Nie chciałem w to wierzyć, ale wszyscy, z którymi rozmawiałem, potwierdzali tę prawdę. Początkowo więc święciłem 2 dni w tygodniu, ponieważ wszyscy moi przyjaciele chodzili do kościoła w niedzielę. Nie znałem nikogo z kościołów święcących sobotę, ale po jakimś czasie zdałem sobie sprawę z tego, że nie można służyć dwóm panom. W końcu więc podjąłem decyzję, że tylko jeden z tych dni jest dniem 7 i mogę zachowywać tylko jeden szabat. Możesz chodzić do kościoła we wtorek, środę, czwartek, a nawet spotykać się w niedzielę. Ostatnia wieczerza miała miejsce w czwartek. Jezus zmarł w piątek. Nie ma nic złego w wielbieniu Boga przez 7 dni w tygodniu. Powinniśmy to czynić, ale nie wszystkie 7 dni to szabat. Kolejne pytanie. Czy aniołowie zachowują szabat? Myślę, że aniołowie zawsze wielbią Boga, ale w szabat mają oni do wykonania szczególną służbę. Kiedy Jezus uzdrawiał w szabat, niektórzy przywódcy religijni zarzucali mu, że pracuje w ten święty dzień. Chrystus odpowiedział im, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. A jeśli Bóg działa, wykonuje tę pracę przez swoich aniołów. Niewątpliwie więc w szabat są oni zajęci misją miłosierdzia i wyzwolenia. Nie święcą tego dnia w taki sam sposób, jakiego Bóg wymaga od nas. Prawdopodobnie są wtedy bardzo zajęci, ponieważ ludzie proszą o błogosławieństwo, zbierają się, żeby wspólnie wielbić Boga. Tutaj mamy interesujące pytanie. W Apokalipsie czytamy, że miasto Boże nie potrzebuje światła, bo Jezus będzie światłem. Jak więc będziemy zachowywać szabat? Czytamy, że miasto nie potrzebuje słońca, a nie, że nie ma tam słońca. To oczywiste, że rozróżnienie pomiędzy dniem i nocą nie zniknie. Stwarzając nowy świat, Bóg odnowi go zgodnie z oryginalnym planem. Będzie tam słońce, będzie też księżyc. Izajasz 30:26 mówi, że światło księżyca będzie jak światło słoneczne, a światło słoneczne będzie 7-krotnie silniejsze. W niebie wszystko będzie jaśniejsze niż teraz. Nadal będzie tam słońce, księżyc, gwiazdy, będą dni tygodnia, ziemia będzie się obracać. Jednak miasto nie potrzebuje słońca, ponieważ Boża chwała jest od niego jaśniejsza. Czytamy, że kiedy Bóg objawił się Piotrowi, Janowi i Jakubowi na Górze Przemienienia, gdy Jezus został wywyższony, rozjaśniło się oblicze Jego jak słońce. W mieście słońce nie musi świecić, ponieważ Jego chwała zostanie przyćmiona przez chwałę samego Boga. To wszystko. Następne pytanie. Czy chrześcijanin może zaciągnąć się do wojska? Oczywiście, że tak. Ktoś może zapytać, czy nie stawia się wtedy w niewygodnej sytuacji, w której będzie musiał pójść na kompromis? Uważam, że tak. Ciekawe jest to, że niektórzy młodzi ludzie myślą, wstąpię do wojska i w ten sposób ucieknę od mamy i taty. Nikt nie będzie mi mówił, co mam robić. Będę wolny. Jeśli chcesz, żeby ktoś kierował twoim życiem, zaciągnij się do armii. Ja uczyłem się w szkole wojskowej. Nie byłem w wojsku, ale w wieku 5 lat poszedłem do szkoły wojskowej, a potem uczyłem się tam, kiedy miałem 11 do 13 lat. Mają tam zasady na wszystko. Mówią, co możesz, a czego nie możesz jeść, kiedy masz pracować, a kiedy nie. I oczekują, że użyjesz broni w razie, gdybyś musiał odebrać komuś życie. Wiem, że w czasie wojen znaleźli się chrześcijanie, którzy stali się bohaterami wojennymi. Jakiś czas temu powstał film o adwentyście dnia 7, Desmondzie Dosie, pod tytułem Przełęcz Ocalonych. Desmond wstąpił do wojska z zamiarem pomagania innym. Odmówił jednak noszenia broni. Nie będę zabijał, ale leczył. Za uratowanie z pola bitwy około 70 rannych, będąc pod ciągłym ostrzałem, otrzymał medal honoru. Miałem przyjemność go poznać. Uczęszczał do naszego kościoła w północnej Kalifornii. Prawdziwy Boży człowiek. Był w wojsku, ale powiedział, nie złamie szabatu, chyba że będzie to sytuacja nagła i trzeba będzie ratować ludzkie życie i nie będę nosić broni. I w jakiś sposób udało mu się nie tylko odbyć służbę wojskową, ale ostatecznie otrzymać najwyższe amerykańskie odznaczenie wojskowe. Niesamowita historia. Mamy kolejne pytanie. Skoro sobota jest szabatem, dlaczego tak wielu ludzi święci niedzielę? Myślę, że czynią to w swojej szczerości, ponieważ jest to zwyczaj, tradycja. Robili tak od zawsze, bo tak ich nauczono.
Jest to jednak coś, co nie pochodzi ze Słowa Bożego, ale z historii. Na kolejnych wykładach dowiemy się więcej na ten temat, ale mniej więcej w czasach Konstantyna Wielkiego, czyli ponad 300 lat po Chrystusie, wielu chrześcijan zachowywało dwa dni. Rzymianie święcili pierwszy dzień tygodnia, nazywany Dniem Słońca. Żydzi nie nazywali dni tygodnie, ale je numerowali. Dzień pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, czyli Dzień Przygotowania i Szabat. W taki sposób Żydzi rozpoznawali dni tygodnia. Grecy i Rzymianie numerowali je i nazywali imionami swoich bogów. Dzień Marsa, Dzień Merkurego, Dzień Jowisza, Dzień Saturna, Dzień Słońca. W czasie wojny żydowskiej w roku 70 Żydzi stali się niepopularni. Niektórzy chrześcijanie chcieli podkreślić, że nie są Żydami i wyraźnie się od nich oddzielić. Poza tym twierdzili, że jeśli będą święcić również niedzielę, dotrą do większej ilości Rzymian. W dążeniu do ewangelizacji Rzymian przez jakiś czas zachowywali obydwa te dni. Dlatego w wielu kulturach zachodnich te dwa dni były jakby święte. Stopniowo porzucano święcenie siódmego dnia na rzecz pierwszego, ale nie stało się to szybko. Trwało to kilka wieków. Będziemy mówić o tym więcej, kiedy zagłębimy się w proroctwa biblijne.